Będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus. Chciałoby się powiedzieć, że czasami nawet w kościele za dużo jest tych teorii spiskowych, ale proszę mi wierzyć, że jak się czyta czy słucha kościołów sytych, Typu Niemcy, Niderlandy, Austria czy Szwajcaria, to odnosi się wrażenie, że to wcale nie o teorie spiskowe chodzi, tylko o fakty. Gdy poczyta się na przykład to, o czym mówi się w ostatnich dniach czy tygodniach, właśnie we wspomnianych przeze mnie przed momentem kościołach, to naprawdę odnosi się wrażenie, że oni próbują pchnąć kościół w kolejne niebezpieczne tory, no bo droga synodalna tego kościoła, tego mówiła między innymi o tym, że należy ponownie rozważyć to, czy sakrament kapłaństwa przynależy rzeczywiście tylko dla mężczyzn, a może Pan Jezus chciał również powołać kobiety. I tak oto można znaleźć wywiady z niektórymi siostrami zakonnymi, takie niby niewinne, wyrażające troskę o kościół, o katolików. Choćby na Tajwanie, pewnej siostry zakonnej, która już od kilku dekad tam pracuje jako misjonarka, również oficjalnie jako proboszcz jednej z parafii. I ona rzeczywiście w, w swoim wywodzie mówi, że kocha Kościół, zależy jej na tamtych ludziach, ale w, w jej odpowiedziach czujemy, że ten wywiad został tak skomponowany, żeby za moment dyskusja o sakramencie kapłaństwa dla kobiet. Wybuchła z potężną siłą i być może narobiła kolejnego chaosu w Kościele, tak jak to uczynił choćby dokument niedawny dykasterii nauki wiary. Zresztą posłuchajcie wywiadu z ową wspomnianą przeze mnie siostrą pracującą na Tajwanie. Siostra Jermia Toma mówi: Jeśli magisterium kościoła nie wdroży rozwiązań problemu niedoboru księży, wiele parafii na Tajwanie prędzej czy później ulegnie rozwiązaniu. Bo bez księży i bez zachęty dla świeckich, życie kościelne tam wyschnie. Jedną z konsekwencji będzie to, że katolicy pójdą do protestantów, ponieważ mają lokalnych pastorów, a nie księży importowanych, którzy mają jedynie ograniczoną wiedzę na temat kultury. Kiedy zostałam proboszczem parafii odbyło się uroczyste nabożeństwo z biskupem. Parafianie narysowali plakat, który brzmiał: Gratulujemy siostrze Jermi święceń kapłańskich i to ponad 40 lat temu. Na początku kazania biskup powiedział, że nie dostanę święceń kapłańskich, nie będę mogła sprawować eucharystii ani spowiadać. Następnie, podczas lunchu, ponownie podkreślił, że nie mogę słuchać spowiedzi. Powiedziałam wtedy: Tak, słyszę. Opowiedziałam mu wówczas o spotkaniu z kobietą, która wyznała mi całą swoją winę. W modlitwie prosiłyśmy Boga o przebaczenie. Powiedziałam jej: Możesz zacząć wszystko od nowa. Nie musisz już tego mówić żadnemu księdzu. Bóg Ci przebaczył, możesz ponownie przystąpić do komunii. Pytanie do siostry Tomy. Czy chciałabyś zostać księdzem? Odpowiedź: Z łatwością mogę sobie wyobrazić, wygląd sakramentalno-kapłański. I wiem, że parafia od razu przyjęłaby mnie jako księdza. Czy udzieliłaś sakramentu namaszczenia chorych? Kolejne pytanie do siostry Tomy. Oczywiście. Odpowiedzialny ksiądz za mój region o tym wiedział, ale nie mogłam niestety udzielić sakramentu pojednania. No i co o tym myślicie? Niby można byłoby powiedzieć, siostro, gratulujemy tobie tego wysiłku duszpasterskiego. Cieszymy się, że troszczysz się o katolików, a jednak jej myślenie jest... Jest już jakoś zatrute, i nie przez przypadek ten wywiad cieszy się pewną popularnością w niektórych regionach Kościoła Sytego. Ach, niech Duch Święty prowadzi Kościół, on się na pewno nie da, nawet jeżeli czeka nas kolejna dysputa, która spowoduje, że będziemy się znów jako Kościół kręcić wokół siebie, zamiast zajmować się głoszeniem Pana Jezusa. Niech Pan Bóg Was błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty z Bogiem.